O! O kurde. Super. Uszkodzenia na czepie 91%. Ja nie przeniknąłem. No to tak. Co to było, ej? Jakie spowodowanie wypadku? Przecież to ja miałem bezpieczeństwo. Czemu stajesz w udobniu? Jedźże, a nie stajesz, debilu. To jest na przeciwko, kurwa, czy to... A co to za różnica? Normalnie walcz na ten i tyle. Tak, faktem tutaj nie widać tej... Tego efektu, nie ma tego efektu oślepienia. To co, że przełożę? Kurde, co za dureń. Tak jak mówi, to go słychać, tylko po prostu jak nic nie mówi, to jest tylko takie przęczanie. Kurde. Dobra, wyrobiłem. Na zakręcie. Kurde. Kościół. Zielone, pomarańczowe. Co ty? 5 tysięcy? 50 złotych. Jakbyś się tym tirem nie wyjeżdżaj z prawego pasa, ja cię nie wpuszczę. Jakie spowodowanie wypadku? On mi wjechał, a nie ja. Wow. To było ryzykowne, zwłaszcza, że tam radio ustał. Gdybym pierdyknął w radio ustał, by nie było. Ty dobrze, że tak to im. Ten DLC, gdzie jest... gdzie są Włochy? Wow, wow, wow. Oh shit. Nie dopiłem! Miałem komunikat, czy twoja naczepa jest czy twój ciągnik jest przystosowany do ciągnięcia ciężkich... Wow! Co to było? Jak mi gościu przydupcył? Gościu przydupcył, co to było? Is anybody see this? See this? Tak, see this? No. Co tam kurwa jest? To za gnojek. Ile masz jeszcze kilometrów? 346. A, to ja mam 200. No jest bliżej, jest to. Ile nie jest trochę dalej. Euro Truck mam niecałe 183 tysiące. No i co teraz? Jak już się kuźwa stanęli? To jedziesz, stoisz? Nie, to chciałem. Tak. Tu, tu i tu. Żaden mnie kuźwa nie przepuści. Tak to było na piosence kiedyś. Chłop drzwi nie przepuści. Sorry, niech was szlak trafi. No to przepraszam bardzo było. Jeżeli już to jest zasada ustąpienia pierwszeństwa z prawej strony. A ta pizda mi się wpierdolił centralnie z lewej. Ten, który za mną stoi. Szkoda, że nie da się wyjść z samochodu i przypasolić dwóch gościa. Bardzo podobne skrzyżowanie, co ja teraz przejechałem w Eurotrucku, jest pod, jak się jedzie do Czarnej Dąbrówki. A! Grano.
Głupie to ma szczęście, no. Ledwo zacząłem się rozpędzać i od razu policja ze mną, no kuźwa mać. A nie, jedź pan, to masz do 70. Zanim to się rozpędzi, to... Jego ty wagę masz? Surprise, motherfucker! Uszkodzenie naczepy 100%. Uszkodzenie naczepy, ładunku i wszystkiego 100%. Ale jak się jadę? Ej, gdzie jadę? Czekaj, będzie skok. Adam Małysz. A, na wierzchu. Uszkodzenie naczepy 100%. Nie, zmieniam na... To nie skręca, zmieniam na Volvo. No, ja to sobie przejadę. Co to było? Prawda. Do wesela się zagoi! Jakaś firma. Dobra, to wiesz co? Przeleć na drugą stronę, w sensie przepłyń. Żegnaj na mnie na drugiej stronie. Serio! No, beka w chuj. Co? Zablokowali tą drogę. Jak ja mam tu przyjechać? Do... O! To we mnie nie jemni. No ja jestem autobusem. I co, jeden przodu podjedzie, że się znowu co, nie zle? No jedź! No skręć te koła tym autobusem. On to będzie tak cały czas zrobił. No, no i myślałem, że będzie cofał. Co ani bo raz, że autobus przede mną nie może jechać. I znowu. Dobra, podjedź goście do przodu i do tyłu, do przodu. Jeszcze raz i wtedy ja się pojadę. O ile się zmieszczę koło radiowozu. Co on robi? Widzisz, gościu, nie możesz coś, czegoś takiego jak ja zrobić? Jeździsz przód tył, przód tył.